przede wszystkim daleka podróż. Przygotowaliśmy się do tego meczu, ale no nie wyszedł nam ten mecz. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo słaba. Po drugiej, mówię, był jakiś tam zalążek lepszej gry, ale Jaga nas skontrowała w końcówce i skończyło się do zera. Ten drugi gol tak naprawdę ma jakiekolwiek znaczenie. Miał w tej rozgrywce, próbowaliście strzelić przecież wyrównującą bramkę, więc naturalne, że nas skontrowali. No tak, ale nie strzeliliśmy i skończyło się, jak się skończyło. Szkoda, bo wracamy z niczym praktycznie. Mówię, długo się przygotowaliśmy do tego meczu. Jest przerwa teraz na reprezentację. Będzie czas, żeby znowu popracować, ale w tamtym sezonie po wygranym tutaj w Jagiellonii 2-0 no, wracaliśmy w fajnych humorach. Dzisiaj na pewno tak nie będzie, ale musimy podnieść głowy do góry i pracować dalej, no co nam pozostaje. Następny mecz gramy z Krakowią u siebie i do tego meczu się teraz przygotowujemy. Wiadomo, tutaj trzeba głowę posypać popiołem, przegraliśmy, ale trzeba wyciągnąć wnioski, to jest najważniejsze. Jak to bywa w takich meczach, no ty tam miałeś tutaj pełne ręce roboty, chyba zwłaszcza za pierwszą połowę, kiedy 6 strzałów obroniłeś, nie masz mi do siebie pretensji. No zawsze może można się lepiej zachować, ale mówię, to też trzeba przeanalizować, jak to wyglądało i na spokojnie przede wszystkim zobaczymy. Pozytyw taki, że do piątego miejsca zespoły nam nie odjechały, ten szis jest bardzo, bardzo duży. I mówię, no trzeba teraz się dobrze przygotować do meczu z Krakowią, zagrać ten mecz jak najlepiej potrafimy i patrzeć dalej w tabelę. I jest runda rewanżowa teraz i te punkty łapać, bo na pewno teraz będzie ciężko o te punkty, ale musimy robić wszystko, żeby po prostu dopisywać. No właśnie, to jest dobre dla nas w tej sytuacji, że gramy 5 kolejek awansem nowej części sezonu, drugiej części sezonu? Ciężko mi powiedzieć, czy to jest dobre. No, dla wszystkich, wszyscy tak grają po prostu, nie? I no, my robimy swoją pracę, a zobaczymy, jak to będzie.